Musimy sprawdzić materac, czy przypadkiem nie jest to pszczanek. Siema, jestem Marek. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem, ponieważ pod filmem, w którym z kamerzystą spędziliśmy jedną noc w ubogim apartamencie za 200 zł, pojawiło się dosyć sporo propozycji z tym, abyśmy zrobili to zupełnie na odwrót. Dzisiaj wybierzemy się do 5-gwiazdkowego hotelu, więc zapraszam do oglądania. Przed chwilą kamerzysta wyszedł do mnie z pewną propozycją, która dla mnie niekoniecznie jest korzystna, za to na pewno Wam się spodoba. Zaproponował on, abyśmy zrobili film pod tytułem Dzień na odwrót, którym to ja będę kamerzystą, a kamerzysta będzie, no... lordem kamerzystą. Owszem, możemy zrobić taki film, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli spod tego filmu wbijecie 10 tysięcy subskrypcji, to możemy to zrobić. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniecie tam na dole. Pamiętajcie, aby robić to spod tego filmu, bo inaczej nie będę miał możliwości, aby sprawdzić, czy weszło na pewno 10 tysięcy spod tego filmu dokładnie. No. Koniecznie to zróbcie, bo chcę, żeby Marek został kamerzystą. Jestem właśnie przed 5-gwiazdkowym hotelem, zaraz wejdę do niego. Nie chcę wam mówić, jaki jest to hotel, ponieważ nie chcę go reklamować. Po prostu nie zapłacili mi za to. Zatem widzimy się za chwilę już w pokoju. Po wyjściu z windy możemy udać się do pokoju. Zobacz, plama na podłodze. Ty to widzisz? Okej, dobra, może to pominiemy. Zdarza się po prostu. Przejdźmy dalej. Mamy pokój 916, tak? Tak, to jest 909. Widzimy tutaj jeszcze obraz. Nie jest malowany raczej. Nie, jest po prostu wydrukowany. Tutaj Marek. Tu? O, rzeczywiście. Pokój 916. Wyjmę kartę i otworzę pokój. A patrz na to. Widzisz to? No, porysowane. Może zapomnieli wymienić. Ej. To żart? A co jest? Czy to jest żart? Ale co jest? O co chodzi? No czy ten pokój jest żartem w moją stronę? Bo ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Nie, weź może oświetlenie włącz. Wejdź, wejdź, spokojnie. Ja się pytam, czy to jest 5-gwiazdkowy hotel, czy to jest po prostu żart kierowany w moją stronę? Ale weź oświetlenie, bo tu nie widać. Oni nie będą wiedzieć, co chodzi. Gdzie się kartę wkłada? Czy to jest 5-gwiazdkowy hotel? On ma 5 gwiazdek, sprawdzałeś. 5 gwiazdek, na pewno nie 4 ani nie 3. Ja brałem 5-gwiazdkowy hotel, który kosztuje 1200 zł za noc. To co tutaj robi ta wykładzina? No to raczej normalne w hotelach, wiesz? Takich 5-gwiazdkowych, ale no w tych 6 to rzeczywiście tego nie ma. Ale taka wykładzina? To jest jakaś masakra. No nie wygląda to za ciekawie. No. Przecież to tak kuje w oczy. No i nie wiem, my jesteśmy 5-gwiazdkowym hotelu? Weź zadzwoń na recepcję. No tak, Marek, na pewno jesteśmy 5-gwiazdkowym hotelu. No ja nie wierzę po prostu. Co to ma być? O co tutaj chodzi? Telewizor jedynie tutaj jest w miarę normalny. Co to ma być? Jak to wygląda w ogóle? No też się dziwię, że to nie wygląda to za ciekawie. A może przejdźmy po całości, no. Tutaj już pokazywałeś to. Nie wiem, co to ma być, jak to mam nazwać? Pokoik gościnny? O co chodzi? No nie wiem, no dziwnie to wygląda, Marek, no ale no... Dobra, przejdźmy dalej. Biurko porysowane jak... Dobra, później do tego przejdziemy. Póki co zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Barek, lustro... Zobaczcie, jak to lustro w ogóle wygląda. No okej, szczegółów będę się czepiał za chwilę. Tutaj jest sypialnia. Sypialnia, nie powiem, jest dosyć obszerna. Chociaż ja mam dużo większą. Teraz przechodzimy do łazienki. W sumie jeżeli chodzi o wymagania łazienki, to ten hotel spełnia je wszystkie. Mamy tutaj wannę, tutaj jest prysznic, tutaj toaleta. To są dwie toalety tutaj, bo tam na początku było, nie? Dobra, to zaraz do niej jeszcze przejdziemy. Co tutaj jest? Jakaś szafa? Czemu ona nie była zamknięta? Takie rzeczy powinny być moim zdaniem zamknięte. Akurat na to nie mogę narzekać, absolutnie. To mi się podoba. To wszystko, co jest tutaj, jak najbardziej mi się podoba. Bo łazienka nawet w miarę wygląda, nie? Tylko w takim starym stylu zrobione. Tak, nawet ładnie wygląda. Dobra, przejdźmy jeszcze do tej pierwszej łazienki. Strasznie mała. No jest, no, ale tamto jest większy, nie? Dobra, może tak na samym starcie powiem wam, że ten hotel nie jest warty tej ceny. Ile dałeś za to kamerzysta? Coś około 1200. 1200 zł? No, tak by wychodziło. To jest naprawdę sporo jak na takie coś. Przejdźmy jeszcze raz do wejścia. Dobra, teraz sprawdzamy, co tutaj jest nie tak. Sprawdzamy teraz ten pokój. Więc od razu rzuca nam się w oczy ta szafka, która jest zniszczona. Ta szafka jest po prostu uszkodzona. No jest. Na dodatek na górze jest brudna, jakiś włos tutaj leży. To jak łoniak wygląda. A co my tutaj mamy? No. O, jak ładnie ściana zniszczona. Kolejna rzecz, jaką musimy na pewno sprawdzić, to sufit. Sufit? No sufit, a co ty myślałeś? A co chcesz sprawdzać w suficie? Kurz. Masz rękawiczki? Nie brałem ze sobą, sprawdzę tak po prostu. Wiesz co, może ja ci przyniosę papier, żebyś przejechał jak chcesz. Dobra, to przynieś papier. Papier dla ciebie. Po co mi aż tyle? Tyle wystarczy. Ale to nie jest ten japoński papier hanabiszu, którego ja używam. Widzisz to? Czarne.
To jest aż czarne. No, rzeczywiście. Okej, kolejna rzecz. Zobaczcie, co jest tutaj. Tyle syfu, to ja naprawdę dawno nie widziałem. No, jak na pięciogwiazdkowy hotel, to chyba powinien takie coś zadbać. Patrz na to. Co to ma być? Co to jest? No nie wiem, brudne jest. To pomieszczenie już zostawmy, jest tu naprawdę masa niedociągnięć. Zresztą sami widzieliście. Przejdźmy teraz do tej mniejszej toalety. Sufit jest brudny w niektórych miejscach. Widać tutaj niedociągnięcia, źle pomalowane. Ale dobra, to może się każdemu zdarzyć. Jedyne, co mi się podoba w tej toalecie, to to, co tutaj się znajduje. Akurat do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast zauważyłem tutaj jeszcze małą kropeczkę. Widzicie może to czarne coś na rogu? No, jest mała kropka. No cóż, co ja na to poradzę? Przejdźmy do następnego pomieszczenia. Tutaj mamy akurat największe pomieszczenie. Najbardziej zastanawia mnie to, dlaczego jest tutaj takie ubogie światło. Może dlatego, aby nie było widać niedociągnięć na ścianach? Któż to wie? Tutaj od razu możemy zauważyć niedociągnięcie w nałożeniu tapety. Nasz mi ten, ostrości nie łapie, Marek, bo takie słabe światło tutaj dali. Widzicie, jaki to jest ogromny pas? On się ciągnie od samej góry do samego dołu. Jak już mówiłem wcześniej, telewizor akurat jest w porządku. Jeżeli chodzi o tą szafkę, to nie wygląda ona na zniszczoną. Dalej, lampa. Tutaj jest porysowane. A za tym stolikiem mamy oczywiście uszkodzoną ścianę. Kolejny obraz wydrukowany. Dostajemy również tutaj dwie wody. Ale nie są to wody z lodowca. Powinni zadbać o to, bo przecież widzieli moje nazwisko przy rezerwacji. Zobacz, jaki widok. Jak oceniasz ten widok? Może ty teraz się wypowiedz kamerzysto. No słaby, wszystko ten blok zasłania. Czy takie coś powinno mieć miejsce w pięciogwiazdkowym hotelu? Raczej nie, szczególnie, że tam jest blokowisko. Mamy tutaj również krzywą lampę i mamy tutaj na ścianie odchodzącą tapetę. To jest już przegięcie moim zdaniem. To jest hit. W pięciogwiazdkowym hotelu odchodzi tapeta. Przejdźmy do tego siedzenia, do sofy. Akurat do niej nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Pasuje akurat ona do tego stylu, ale najbardziej zastanawia mnie to, co to jest. Nie wiem, Marek, może... Nie, raczej nie. No co to może być? Jak spucha. Coś wylane? Co? No jakby ktoś się spuścił. Po prostu jest brudne. Kolejny... Palcem dotykałeś. Wcale nie dotykałem, po prostu wskazałem palcem. Miałem daleko. Nieważne, pominimy. Kolejny wydrukowany obraz. Tutaj znajduje się biurko, na którym od razu zawalają nas reklamami. Tego w ogóle nie powinno tutaj być. Jest naprawdę wiele wgnieceń tutaj porysowane jakimś długopisem. No słabo to wygląda, ale lustro. To jest jakaś wieś. Naprawdę to wygląda tak wieśniacko. Oferują nam tutaj barek. Mamy tutaj kilka kaw w kapsułkach oraz ubogi ekspres na kapsułki. Mamy tutaj jeszcze minibar. Czy będę mógł go otworzyć? Nie wiem, weź pociągnij. Jeszcze musimy zajrzeć pod tą kratkę. Masz jeszcze ten papier? No mam. To daj mi go. Mhm. Połamane, usyfione. Widzicie? I jeszcze połamany mebel. To jest już naprawdę tragedia. O, jeszcze tego nie zauważyłem. Tutaj też jest brud. Po raz kolejny spotykamy się jeszcze z niedoklejoną tapetą. Tutaj znajduje się sypialnia. Musimy sprawdzić materac, czy przypadkiem nie jest to pszczane, tak jak to często zdarza się w hotelach. Widzisz tutaj coś? No nie wiem, chyba tutaj mają pinca. A jak oceniasz ten materac? Okej? Trochę twardy. No nie, no do największych nie należy, ale nie jest obszany. To jest bardzo szybko. Posprzątasz to później, okej? Jeżeli chodzi o te lampy, o tutaj mamy akurat żarówki energooszczędne, także duży plus. No tutaj jest niewielki brud, ale do tego już się nie przyczepiam. Po raz kolejny dają nam tutaj reklamę. Tutaj jest uszkodzone. Pierwszy rzut oka widać, że tutaj jest coś rozwalone. Ten mebel jest strasznie uszkodzony. Mamy tutaj naprawdę masę rys. Dobra, no rzeczywiście jest uszkodzony mocno. Dobrze, przejdźmy dalej. Zobaczmy, jak działają te drzwi. Opornie się zamykają. Tutaj na górze nie mam żadnych zastrzeżeń, mimo odłamującego się regipsu. Już nie mówię o tamtym kurzu w rogu. Przejdźmy teraz do toalety. Tak jak już mówiłem w przypadku tamtej toalety, jedyne co mi się podoba, to wszystko co tutaj widzimy. Te lustra akurat mi się podobają, także do tego nie mam chyba żadnych zastrzeżeń. Oprócz tego. Jest zniszczone. Jakiś grzyb chyba nawet. No, grzyb szedł. Skandal. Dobra, teraz wanna. Tutaj trochę to odlatuje, ale sama wanna nie wygląda jakby była brudna. Jedynie tam widzimy odlatującą listwę. A tak to w porządku, prysznic. Panna. Tutaj co było? Prysznic? Tak, chyba tak. Jest jeszcze mokry. No rzeczywiście, jest mokry. Nie myślisz, że powinni to wysuszyć, zanim zaproszą tutaj kolejnych gości? Uszkodzone, znaczy brudne no. Pęknięty sufit, prysznic masakra. Zostawili tutaj wodę, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. No to teraz druga toaleta. Nie no, tutaj chyba wszystko jest w porządku. Nawet jest tutaj telefon.
Nie, chyba nie mam żadnych zastrzeżeń do tej toalety. Jedynie mógłbym się przyczepić o uszkodzoną fugę. Dobra, więc to by było na tyle z mankamentów tego hotelu. No nie wiem, jak mam to ocenić. Absolutnie ten hotel nie wygląda na pięciogwiazdkowy. Co najwyżej można tutaj dać 2,5 maksymalnie. Ja się z wami żegnam. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.